zróbmy ten film. Zmontuję go sam. Hej Jojo, kto twoim zdaniem najmniej wykorzystuje swoją szansę? Chodzi o osoby z ekipy, z byłej ekipy. Ojejku. Szczerze? Nie umiem odpowiedzieć. Musiałbym bardzo kombinować. I ciężko mi powiedzieć. Może ja. Szczerze chyba bym odpowiedział, że ja. Nie byłem członkiem ekipy, ale z drugiej strony, tak jak teraz pokazuje na przykład montażysta Dawid, on bardzo dużo zaczął wplatać ekipę w swoje filmy, robić takich rzeczy clickbaitowych pod ekipę i daje mu to mega dobre wyniki. A ja starałem się tego jak najbardziej unikać. Nie chciałem być kojarzony jako osoba, która, wiecie, z ekipy wykorzystywała to, że jest w ekipie, żeby, czy jest blisko ekipy, żeby po prostu robić sobie z tego kontencik i filmy i wyświetlenia. W związku z czym, no, być może jakąś okazję przegapiłem. Także szczerze, biorąc pod uwagę, jakie były możliwości, bo nie uważam, że ludzie jakby źle wykorzystują potencjał. Musimy też pamiętać o tym, że niektórzy, wiecie, jakby trafili do ekipy, zaczęli coś robić, na przykład nie planowali wcześniej być youtuberami, a tak wyszło, że nimi zostali. Więc też nie można ich na siłę chodzić za nimi i mówić, o, bardziej wykorzystuj, bo prawdopodobnie niektórzy po prostu nawet nigdy nie śniliby o tym, żeby tak skorzystać, jak skorzystali. Więc szczerze i po prostu chcąc udzielić odpowiedzi bezpiecznej, ale jakby się zastanowić, to może i naprawdę bardzo słuszne, powiedziałbym, że mogę to być i ja. Nie jako ekipowicz, nie jako członek ekipy, ale jako osoba w tym uczestnicząca. Ale wiesz, Ola, bo co innego jest zrobić clickbait? Myślę, że dla nas niejedno nagranie miałoby wzięcie z twojej ręki oczywiście. No, słuchajcie, coś można wykombinować. Pytanie, czy to jest oryginalny profil zakładu pogrzebowego AS Bytom? Czy ktoś się podszywa pod najpopularniejszy zakład pogrzebowy w Polsce? Najbardziej rikczowy. Nie, nie zamierzam iść spać. A po co komu sen? Nie no, oczywiście sen jest bardzo potrzebny, ale wyzwaniem tego streama jest to, aby złożyć tego Titanica naraz, więc ciśniemy. No, tak naprawdę jakbym się zastanowił, to chyba najprościej byłoby mi wskazać siebie. Co prawda troszkę nie kwalifikuję się do tego pytania, no bo nie jestem członkiem ekipy. Ja byłem osobą związaną z ekipą, byłem pracownikiem ekipy. No ale jednak biorąc pod uwagę to grono osób związanych z ekipą, które były blisko ekipy, no to mam wrażenie, że szczerze mogę odpowiedzieć z czystym sumieniem, że jestem to ja. Bo tak jak tu Ola napisałaś, że Karol nie ma nic przeciwko, żeby wykorzystać go w clickbaitach, okej. Tylko że co innego jest, jak wiecie, no wszyscy wykorzystują, każdy może sobie zrobić clickbaita z Freezem, każdy go może do tytułu, na miniaturkę, okej. Ale jednak byłem osobą, która była obok, była gdzieś tam w tym wszystkim. I nie chodzi mi o wykorzystywanie na clickbait, tylko mam na myśli branie na przykład do filmu. Wiecie, nagrywanie filmu, w którym Karol występuje, nagrywanie filmu, w którym występują ekipowicze. To jest coś, co tak naprawdę mogłem robić. Nikt mi nie bronił. Ale z jakiegoś powodu, słusznego lub też nie, unikałem tego. Nie chciałem być kojarzony jako taka osoba, która stara się jak najwięcej z tej ekipy wyciągnąć. Bardzo mocno tego unikałem. Czy słusznie, czy niesłusznie? Moje sumienie podpowiada mi, że słusznie. Jestem zadowolony. Wiadomo, że... Oho. Idąc czystą logiką, mimo sukcesu, jaki odniósł Freeze, to w moich oczach zawsze będzie z lekkim Logana Paula i Mr. Beast'a zero kreatywności. No ale słuchaj. Zero kreatywności. Ciężko mi określić, ale no jednak przełożył to, tak? Każdy mógł to zrobić, a jednak Karol to zrobił, Freeze to zrobił, więc też jakoś sobie na to zasłużył, na swoją pozycję. Bo tak naprawdę, jeśli wystarczyło tylko i wyłącznie wziąć pomysł Logana Paula albo Mr. Beast'a, no to każdy mógł to zrobić, a jednak zrobił to Freeze. Tego nie można mu odmówić. No, ale wracając do tematu niewykorzystanej szansy. Ty to na hita składasz? Tak jest, super, na hita to leci. Niewykorzystana szansa? No mówię, wydaje mi się, że mógłbym siebie pod to podpiąć bardzo wygodnie. Znaczy bardzo wygodnie. Bo widząc teraz na przykład montażystę Dawida Kowolika, no to spójrzcie, jak bardzo dużo on wykorzystuje tej ekipy, tej przynależności do ekipy w swoich filmach. I bardzo dobrze sprawdza mu się to, jeśli chodzi o wyświetlenia. I owszem, u mnie na kanale też pojawiło się kilka filmów związanych z ekipą i też miały fenomenalne wyświetlenia. Ale nie chciałem robić tego za dużo.
Czysta logika z punktu widzenia biznesowego, głupi ruch z mojej strony, tak samo jak głupim ruchem z mojej strony było pójście do Mantalent, to w ogóle jest bardzo głupi ruch, że Mantalent nie podałem swojego niku Jojo, pod którym występuję w sieci, jak prowadzę kanał, tylko podałem po prostu Radosław Drozdowicz, Radek Drozdowicz, bo stwierdziłem, że o, nie będę promował siebie, chodzi mi o promocję speedcubingu, jedno drugiego nie wyklucza, ale jeśli chodzi o ekipę, to mam gdzieś tam czyste sumienie, jestem z tego zadowolony, że nie próbowałem, wiecie, mimo że nie byłem ekipowiczem, to że nie próbowałem jakoś na siłę wykorzystywać tego i wplatać do swoich filmów bycia w ekipie. Cieszę się z tego. Wiadomo, że gdybym to robił, pewnie dużo więcej bym na YouTube osiągnął. Miałbym z perspektywy czasu dużo lepsze wyniki i tak dalej, ale tak to przynajmniej mam czyste sumienie, że nie jestem osobą, która zostanie zapamiętana. Mam nadzieję przynajmniej, że nie jestem osobą, która na przykład zostanie zapamiętana jako o, to ten, co poszedł pracować do ekipy i wyciągnął sobie na nich popularność i uciekł. Bo po prostu nie próbowałem wyciągać z ekipy swojej popularności, na tym korzystać. No i tyle. Koniec końców ekipa jest idealnym przykładem, jak pieniądze potrafią zniszczyć przyjaźń, bo każdy dobrze wie, że chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chociaż, czy ja wiem, czy tutaj kwestia jest tylko pieniężna, nie wydaje mi się. No w moim wypadku na przykład moje odejście z ekipy nie jest podyktowane stricte pieniędzmi, chociaż też mają jakimś tam elementem są, ale nie chodzi tutaj, o to wam tłumaczę śmieszną rzecz, nie chodzi tutaj też o to, czego co chodzi, pewnie lepsze uczucie jest, kiedy ludzie chcą oglądać to, co robisz dla ciebie samego, a nie przez ekipę. No, nawet nie o to chodzi. Czułbym się źle z tym, że moja kariera zbudowana by była przez to, że po prostu tak wykorzystałem akurat tą szansę, że się znalazłem w ekipie. Nie wiem, wolę sobie samemu na to zapracowywać i tyle. Chociaż z drugiej strony, czy to jest coś złego, że mając taką szansę, jaką jest bycie w ekipie, to i to z niej korzystałem, czy to jest coś złego? W sumie to nie, ale tak mi podpowiedziało serce, tak postąpiłem. I tyle. Było, minęło. Moje odejście z ekipy to nie było tak, że ja odszedłem, bo na przykład dawali mi mniej pieniędzy niż ja bym sobie tego życzył i dlatego odchodzę. Troszkę kwestia w tym pieniędzy jest, jeśli mogę, jeśli mam się wypowiedzieć, ale chodzi też o to, że jakby pieniądze nie są główną rzeczą, przez którą zrezygnowałem. Są to inne aspekty, o których mówić nie będę. Ale aspekt finansowy też w tym wszystkim był dokładniej taki, że wiedziałem, ile zarabiam w ekipie, ile miałem roboty w ekipie i tak dalej, i przede wszystkim wiedziałem, że osoby, z którymi pracuję, to są właśnie Marta, Krzychu, Trąba, Patec, Marcysia, to były osoby, z którymi pracowałem. W momencie, gdy na horyzoncie pojawiła się informacja o tym, że odłączają się oni od ekipy, to tak naprawdę nie miałbym kogo nagrywać. Pracowałeś dla tak bezbrannych osób jak Murcik, Marcia czy Trąba, powinien znacznie więcej wycisnąć z tego. Nie tam. Powinienem. Ja się czuję dobrze z tym, co zrobiłem, z tym, jak postąpiłem i to jest dla mnie najważniejsze. Wolę, powiedzmy, nie wykorzystać w pełni okazji, ale czuć się z tym dobrze na sumieniu, niż po prostu wykorzystać w pełni, wydoić to, co mogłem, a po prostu, żeby mnie to potem gryzło w życiu. Także jestem zadowolony z moich decyzji. No i tak jak mówię, w momencie, gdy wyszła informacja o tym, że te osoby odchodzą, no to też pojawiła się po prostu wątpliwość. Jednym z powodów jak najbardziej było to, że skoro to były osoby, z którymi cały czas pracowałem, to gdyby oni odeszli, to kogo miałbym dalej nagrywać? Więc też trochę bałem się tego, kogo będę miał tam nagrywać. No i po prostu jakoś tam jedną składową to na pewno było mojego odejścia, bo wiadomo, gdzieś by może mnie przypisali, ale jeśli miałbym nagle robić po 2 filmy w miesiącu, to by nie miało sensu. Także nie miałoby sensu na przykład zostawiać na wyłączność z ekipą, jeśli miałbym robić 2-3 filmy w miesiącu, bo to by mi się po prostu nie opłacało. Troszkę się bałem tej sytuacji, więc wolałem postawić na odejście i pewną taką swobodę, że jakby nie mam, wiecie, nie mam jakiegoś tam stałej roboty związanej z ekipą, ale mam przynajmniej pełną swobodę w tym, co robię.
No i teraz co? Widzicie? Efekt tego jest taki, że właśnie jest składem Titanika. To jest fajne. Ale dlaczego uważasz, że wykorzystanie okazji to dostanie czegoś za darmo? Uważasz w takim razie, że są takie jak Murtik zasługiwały na sukces? Tak. A czemu nie? W sensie... Widać tak naprawdę, że... Wszyscy w ekipie byli składową tego, co powstało. Byli składową ekipy, byli składową całego tego tworu. I da się zauważyć, że to nie jest tak, że wystarczy być obok ekipy i nagle staje się super popularnym człowiek. Ponieważ to jak najbardziej jest jedna ze składowych. I to, że ktoś jest przy ekipie i ekipa daje mu pewne możliwości, jest niepodważalne. Ale sama ekipa, wiecie, z pustego to i Salomon nie naleje, jak to się mówi. I podam wam przykład, no na przykład mamy Marcela, Marcel montażysta. Sekunda, poszeleszczę. Oho, klocuszek się zawieruszył. Zobaczcie, Marcel montażysta, jeśli to wszystko działałoby tak, że wystarczy tylko być obok ekipy, nic sobą nie reprezentować i automatycznie człowiek staje się ultra popularny i top w Polsce, no to, to czemu Marcel montażysta taki nie jest? Marcel montażysta nie jest też losową osobą, bo bardzo dużo pojawia się w filmach, szczególnie na przykład u Mortalcia, wielokrotnie też był na filmach ekipowiczów, a z jakiegoś powodu nie sprawiło to, że on jest jakimś, wiecie, super popularnym człowiekiem, bo jakoś się to nie przełożyło na liczby na jego Instagramie czy mediach społecznościowych. Jest dużo osób, które gdzieś tam są z tym związane. Cichy, o, Cichego każdy zna. Ostatnio jest tak naprawdę jednym z głównych bohaterów kanału na YouTubie Kasi. Kasi robi naprawdę świetne wyświetlenia, fajne filmy z pomysłem. Są to filmy, do których raczej nie ma co się dowalić. Cichy na nich występuje. Niby każdy go zna, ludzie komentują, dużo się dzieje. Dużo było o zmianach ostatnio w filmach, więc filmy całe były zbudowane wokół Cichego. A mimo wszystko nie jest jakiś ultra popularny tak w świecie internetowej. Sam w sobie nie ma jakichś mega zasięgów. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że sam fakt bycia obok Karola, bycia obok ekipy, z czego mówimy o Karolu w tym momencie, bo pamiętajmy, że to się wspólnie zbudowało i Karol teraz ma takie zasięgi. Przyjemnie się Ciebie słucha, Jojo, miłego układania, dobranoc. Dziękuję bardzo, Johnny, brawo. Bardzo się cieszę. Będzie się miło układało. Więc wracając, pamiętajmy, że Karol jest teraz w takim miejscu, w jakim jest też dzięki innym osobom, które to tworzyły. No ale nawet teraz, jak Karol jest tu, gdzie jest, jest najpopularniejszy w Polsce, to wydaje mi się, że to nie jest tak, że wystarczy być koło Karola i nagle człowiek staje się ultra popularny. Bo też trzeba samym sobą jakoś ludzi do tego zachęcić. Po prostu. Więc uważam, że nie można też ujmować ekipowiczom, że a, bo oni się nie nadają, bo są nie internetowi, gdyby nie ekipa, to by nie byli oglądali. No. Gdyby tak było, to nawet mimo bycia w ekipie ludzie by ich nie oglądali i nie śledzili, a jednak ich śledzą. Więc uważam, że tutaj sukces leży po dwóch stronach i nie ma co tego po prostu ludziom ujmować, bo też po co? Po co na siłę komuś ujmować? Jak ktoś osiągnął sukces, cieszmy się z tego. Cieszmy się, że są na świecie ludzie, że są u nas w Polsce ludzie. Przy tym jak dużo opowiadamy o tym, jak dużo mówimy o tym, jak to w Polsce jest źle i strasznie, cieszmy się, że są młode osoby, które są w Polsce, które osiągają sukces. Dopóki nie jest to forma osiągnięcia sukcesu, gdzie ktoś kogoś skrzywdził, bo i są takie osoby również w polskim internecie znane z tego, że swój sukces zbudowały na krzywdzie jakichś osób. Znamy taką influencerkę. No to tak naprawdę dopóki ktoś osiąga sukces, nie robiąc krzywdy innym, to cieszmy się z tego, bo to jest przykład, to jest też dla nas bardzo ważny przykład, że się da, że nie jest tu aż tak strasznie. Nie mówię, że jest pięknie w Polsce, bo nie jest, ale
No to jest, wiecie, mamy przed nami zadanie do wykonania. Powiedzmy jakieś trywialne. Przeskoczyć, nie wiem, przeskoczyć jakąś dziurę. Ta dziura może nam się wydawać niemożliwa do przeskoczenia, ale jeśli pojawi się osoba, która pokaże nam, że da się to przeskoczyć, nada nam to motywację i pokaże, że jednak się da. I to jest dla mnie taka analogia. Jeśli wszyscy mówią, że w Polsce się nie da dobrze żyć i tak dalej. Wiadomo, że poza Polską można lepiej żyć, ale jeśli mówią, że nie da się w Polsce dobrze żyć i człowiek z góry mówi, że to niemożliwe, to też nie ma motywacji i rzeczywiście nie będzie dobrze żył w tym kraju. Ale jeśli zobaczymy kogoś, kto poradził sobie mimo tych wszystkich przeciwności losu, to będzie to dla nas dodatkowa motywacja i pokazanie, że da się, że skoro ta osoba potrafi, to ja też mogę potrafić. Więc ja uważam, że powinniśmy się cieszyć. Jeśli ludzie osiągają sukces, osiągają coś wielkiego, nie krzywdząc przy tym innych, to nie powinniśmy szukać dziury w całym, nie powinniśmy próbować pokazywać tym osobom, że ten sukces im się nie należy. A powiem więcej, jeśli uważacie, że ktoś osiągnął sukces niesłusznie i że na ten sukces nie zależy, że nie należy mu się ten sukces, albo że po prostu no, jest, nie wiem jak to nazwać, jest słaby i w ogóle, a mimo wszystko osiągnął ten sukces, mimo tego jak go traktujecie, to jest znak dla was, że w takim razie wy tym bardziej osiągniecie sukces. To jest taki przykład, jak ludzie teraz pisali, że bo Majka nauczyła kostkę układać i ludzie się porównują, bo uważają Majka za głupszego, w związku z czym to w takim razie, jeśli uważają, że Majk jest głupszy, a sami nie potrafią układać kostki, a uważają, że są od Majka mądrzejsi, to tym bardziej powinni wziąć się w garść i pokazać, że skoro Mike, ten potencjalnie głupszy od nich, nauczył się układać kostkę, to oni też niech się nauczą układać kostkę. Więc skoro Murcix, na przykład uważacie, że Murcix to nudziara i jej się nie należy sukces, a mimo wszystko go osiągnęła, a wy jesteście, nie jesteście takimi nudziarzami, no to pokażcie i też osiągnijcie ten sukces. Niech to będzie dla was dodatkowa motywacja. Więc cieszmy się naprawdę zawsze, gdy ktoś sukces osiągnie, nie przez to, że nie na podstawie jakby czyjejś krzywdy. Nie bądźmy zawistni, bo po co? Po co być zawistnym? To się nikomu nie opłaca. No i naprawdę to jest fajna motywacja, też niezależnie od tego, jakie są poglądy. I jeśli oceniacie kogoś, że... po prostu, jeśli ktoś osiąga sukces, to może być fajna motywacja. I ja zauważyłem po nagraniu filmu, gdzie ekipowicze uczyli się układać kostkę Rubika, zauważyłem, że to była super motywacja dla dzieciaków, dla ich widzów, której pokazali właśnie, że jakby ludzie mają świadomość, że ekipowicze to są ludzie jak wszyscy inni. To nie są jacyś półbogowie, to nie jest z nich wyjątkowy, to są ludzie jak wszyscy inni. Oni osiągnęli sukces, każdy może osiągnąć sukces. I super przykładem tego właśnie jest to układanie kostki Rubika. Masa osób nie miała w planach uczyć się układać kostkę Rubika. Po tym, gdy nagrałem film i ekipowicze nauczyli się układać kostkę, pokazali, przede wszystkim są to idole wielu osób, ale też dużo osób ma świadomość, że to są normalni ludzie i zobaczyli, że oni są w stanie układać kostkę Rubika, to dla wielu osób była to po prostu motywacja, że hej, mój idol nauczył się układać kostkę Rubika, mogę zrobić to samo. I widziałem bardzo duży przypływ wyświetleń pod moim poradnikiem z układania kostki Rubika i komentarze od osób, które pisały wprost, że po obejrzeniu tego filmu postanowili, że też chcą się nauczyć, bo zobaczyli, że ich idol się nauczył. Więc skoro tak zadziałała kostka Rubika, to pomyślmy, jak potencjalnie dobre może być to, że ekipowicze osiągnęli sukces. Być może zmotywuje to wiele młodych osób do tego, żeby działać i żeby również taki sukces osiągnąć. Bo naprawdę nic nie stoi na naszej przeszkodzie. Nie mówię, że nic, bo to też można znaleźć różne sytuacje. I niektórym będzie łatwiej, niektórym trudniej. Ale potencjalnie każdy z nas jest w stanie sukces osiągnąć i trzymam kciuki, że uda się to jak największej liczbie z was, uda się ten sukces osiągnąć, bo to powinien być zawsze powód do radości. Cieszyć się z tego, że ktoś ma lepiej. To nie podchodźmy do tego po polsku. Nie szukajmy w tym tego, że sąsiad to musi mieć gorzej. Nie cieszmy się z tego, że ktoś ma gorzej. Cieszmy się z tego, że ktoś ma lepiej. Po prostu. Jeśli ktoś inny ma lepiej, to znaczy, że wy też możecie mieć lepiej. Czy to gadanie wychodzi ze względu na rozłam? Nie, nieprawda. Ja zawsze uważałem, że nie ma co ani obniżać nikomu tego, co osiągnął, ale też przede wszystkim pamiętać, że każdy z nas jest równy. Ja nigdy nie miałem
żadnego idola takiego, że marzyłbym o spotkaniu z nim, o zrobieniu zdjęcia. Nie ma takiej osoby na świecie. Dlaczego? Ponieważ wychodzę z założenia, że każdy na świecie jest taki sam. Każdy z nas rodzi się, każdy z nas się rozwija. Wiadomo, różne starty mamy. To tak jak przechodzenie gry na różnych poziomach trudności. Jedni zaczynają na tym łatwym poziomie trudności. Rodzą się na przykład w bogatej rodzinie i tak dalej. Inni mogą zaczynać na tym, parafrazując, trudnym poziomie, na hardzie, bo na przykład rodzą się w rodzinie z problemami, albo nie mają rodziców, są w domu dziecka, albo rodzą się w jakimś biednym kraju lub z chorobą. Wiadomo, nie każdy ma ten sam start, ale każdy z nas przez trudniejszą lub prostszą drogę może osiągnąć sukces. A jeśli ktoś z problemami pokazał, że da się sukces osiągnąć, to tym bardziej powinna być motywacja dla nas, że jeśli mamy lepszy start od tej osoby, to tym bardziej jesteśmy w stanie ten sukces osiągnąć. A jeśli chcemy coś osiągnąć, to trzeba w to wierzyć. Po prostu trzeba w to wierzyć. No, jeśli nie wierzymy, że jakiś sukces osiągniemy, tego nie osiągniemy. Tak to działa. Jeśli nie wierzę, że wygram wyścig, to nie wygram tego wyścigu. Jeśli wierzę, że wygram ten wyścig, to automatycznie moje szanse na jego wygraną wzrastają, bo po prostu chcę to zrobić. Trzeba mieć w tym motywację. Ja teraz porównałem Wam ludzi z ekipy, czyli tak naprawdę osoby, które jakby tu dałem na przykładzie, że jeśli uważacie, że Marta nie zasługuje na sukces, a mimo wszystko go ma, to powinna to być motywacja dla Was, że Wy też możecie ten sukces mieć, skoro ona jest taka gorsza, a mimo wszystko jej się udało. Ale spójrzcie na inny przykład. Jest taki mówca motywacyjny z Australii bodajże, gość, który urodził się bez rąk i bez nóg. Bez rąk i bez nóg. To jest dopiero, wyobraźcie sobie, jak macie sobie wyobrazić złe starty w życiu, to wyobraźcie sobie, jakim startem jest urodzenie się bez kończyn. Gość miał chyba 6 prób samobójczych. Nieudanych. Po tym wszystkim odkrył tak naprawdę, że mimo tego, w jakiej jest sytuacji, może czerpać radość z życia. Został mówcą motywacyjnym, był popularny na całym świecie. Pokazywał ludziom, którzy teoretycznie mieli wszystko, a byli smutni, że nawet nie mając nic, mając takie problemy, można być szczęśliwym. I skoro osoba bez rąk i bez nóg potrafi być w życiu szczęśliwa, to kurde, czemu my mamy nie być szczęśliwi? Jeśli potrzebą naszą do bycia szczęśliwym jest osiągnięcie sukcesu w pracy, no to nadal łatwiej jest nam osiągnąć sukces niż komuś takiemu. I tyle. Nie życzę nikomu, żeby musiał przechodzić przez takie sytuacje, żeby zaczynał od czegoś takiego. Byłoby super, jakby każdy miał dużo prostszy start w życiu. No ale życie niestety jest takie, że jedni mają lepiej, drudzy mają gorzej. Niektórzy rodzą się w bogatej rodzinie, niektórzy rodzą się w biednej rodzinie. Drogi są różne, ale naprawdę każdy może z tą drogą zrobić wiele. Dużo zależy od nas, co z tym zrobimy. A jeśli widzimy osobę, która mimo wszystkich trudności dała radę ten sukces osiągnąć, która jest szczęśliwa, to tym bardziej powinna być to motywacja dla nas, że skoro ta osoba dała radę, to i my możemy dać radę. I tyle. No, Bumblebee, no możesz, czemu mam zakazać? Jakby wszystko, co mówię na streamie, mam świadomość, że jest publiczne. Jeśli coś mówię na streamie, to wiem, że zostawia to swój ślad w internecie. Jeśli zrobisz sobie z tego shota i wrzucisz na swój kanał, to sobie zrób shota i wrzuć na swój kanał. Jakby biorę pełną odpowiedzialność za moje słowa, ponieważ są to moje słowa i zawsze trzeba mieć odpowiedzialność za to, co mówicie. I ja z pełną świadomością tą odpowiedzialność biorę. Chcesz zrobić sobie z tego shota i wrzucić na swój kanał? Śmiało.